W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie trwa rekrutacja na studia. W nowym roku akademickim 2016-2017 na tej uczelni, tak jak do tej pory, będzie można studiować na kierunkach inżynierskich i licencjackich oraz magisterskich na ekonomii. Wybierać można spośród 5 kierunków kształcenia, które dotyczą zarówno obszaru nauk technicznych, jak i społecznych. Mamy na ekonomii studia pierwszego stopnia. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata, studia trwają 3 lata. I na ekonomii mamy studia drugiego stopnia, czyli absolwenci otrzymują dyplom magistra w obszarze nauk społecznych. Natomiast na zarządzaniu mamy drugi kierunek z obszaru nauk społecznych, to jest zarządzanie. I na zarządzaniu mamy studia pierwszego stopnia, trwają 6 semestrów, czyli 3 lata i też jest licencjat, dyplom licencjata. Jeżeli chodzi o obszar nauk technicznych, tu mamy 3 kierunki. To jest informatyka, to jest mechatronika i zarządzanie i inżynieria produkcji. Jeżeli chodzi o tą grupę kierunków, to absolwenci, to są studia inżynierskie, 7-semestralne i absolwenci otrzymują dyplom inżyniera. W przypadku informatyki, w przypadku mechatroniki, natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie i inżynierię produkcji, to tutaj są to studia dwuobszarowe i mamy na dyplomie oczywiście inżyniera, dyplom inżyniera, ale w dwóch obszarach nauk, obszar nauk technicznych i obszar nauk społecznych. Proponowane kierunki oraz realizowane podczas studiów programy kształcenia dopasowywane są przez uczelnie do potrzeb rynku pracy, głównie po to, żeby absolwenci po zakończeniu studiów mogli zdobyć zatrudnienie. Jest to oferta, która została wypracowana po długoterminowych konsultacjach i dyskusjach z przedstawicielami otoczenia biznesu, ze studentami, a także z absolwentami naszej uczelni. Te szeroko zakrojone i długotrwałe konsultacje gwarantują, że treści kształcenia, które realizujemy w ramach studiów proponowanych w naszej uczelni, dają gwarancję wyjściu naprzeciw potrzebom rynku pracy. W tym roku akademickim skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na zaproponowaniu nowych specjalności. I tak na studiach magisterskich na kierunku ekonomia proponujemy nową specjalność, która będzie realizowana w ramach profilu dyplomowania. Jest to specjalność gospodarowanie kapitałem ludzkim. Jak pokazują nasze badania i nasze obserwacje, jak również wskazania i sugestie pracodawców oraz absolwentów naszej uczelni, ciągle w regionie brakuje specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Oprócz najnowszego profilu dyplomowania na magisterskiej ekonomii wciąż do wyboru pozostają 3 dotychczasowe: ekonomia przedsiębiorstwa, transport i logistyka oraz finanse przedsiębiorstwa. Specjalności mogą wybierać także studiujący na ekonomii licencjackiej. Jeżeli chodzi o ekonomię pierwszego stopnia, tutaj proponujemy i realizujemy, jesteśmy przygotowani z planami, z programami przedmiotów do bankowości i ubezpieczeń i na ekonomii również prowadzimy rachunkowość i audyt przedsiębiorstw. Drugim kierunkiem licencjackim z obszaru nauk społecznych prowadzonym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Olsztynie jest zarządzanie. Tu studenci od nowego roku akademickiego będą mogli wybierać spośród 6 specjalności. Na kierunku licencjackim na zarządzaniu proponujemy także nową specjalność.
specjalność pod nazwą studia menadżersko-prawne. Jest to specjalność, w ramach której studenci będą zdobywać wiedzę, umiejętności menadżerskie w zakresie przywództwa, stylów kierowania i motywowania zespołu oraz w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, gospodarczego, prawa finansowego, podatkowego, a także w zakresie arbitrażu. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie studiować można także na studiach inżynierskich. Dzień dobry, chciałbym złożyć podanie na informatykę. Proszę wypełnić ten kwestionariusz. Wpisuję tam informację o kierunku. Informatyka, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunki techniczne, na których nauka trwa 3,5 roku. Studenci każdego z tych kierunków w czwartym semestrze mogą również zdecydować, jaką specjalność studiów chcą ukończyć. Oprócz wielu dotychczas prowadzonych, w nowym roku akademickim także pojawią się nowości. Nowe specjalności pojawią się także w ofercie studiów inżynierskich na kierunkach technicznych. Na informatyce proponujemy specjalność pod nazwą bazy i hurtownie danych, zaś na kierunku inżynierskim zarządzanie i inżynieria produkcji proponujemy długo opracowywaną i długo oczekiwaną specjalność zarządzanie i produkcja w meblarstwie. Władze uczelni miały okazję przedyskutować i przeanalizować wnikliwie treści tej specjalności z przedstawicielami sektora meblarskiego, ponieważ producenci mebli byli uczestnikami konferencji naukowo-branżowej, którą organizowaliśmy w maju, a tematyka tej konferencji dotyczyła innowacji w przemyśle meblarskim. Czy coś jeszcze jest potrzebne, jakieś dokumenty? Tak, do podania musi Pan dołączyć odpowiednie załączniki. Warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek studiów jest złożenie kompletu dokumentów. Kandydat składa podanie i do podania dołącza kserokopię świadectw dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, dwa zdjęcia i zdjęcie w wersji elektronicznej. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie kształci także na studiach podyplomowych. Są to studia zarówno z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, jak i nowych technologii. Do wyboru jest niemal 40 kierunków, w tym m.in. studia kwalifikacyjne dla nauczycieli, m.in. wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Uczelnia na nowy rok akademicki także na podyplomówkach zaproponowała nowe możliwości dokształcania się. W nadchodzącym roku akademickim dorzuciliśmy kierunki studiów podyplomowych dotyczących m.in. ekonomiki i handlu zagranicznego. W zakresie kierunków technicznych proponujemy studia dotyczące orzecznictwa samochodowego czy rzeczoznawstwa samochodowego, a także bardzo specjalistyczne studia dotyczące zarządzania projektem w animacji filmowej. Dokumenty na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie przyjmowane są w dwóch terminach. Pierwszy trwa do końca lipca, ale zgłoszenia będą przyjmowane także w drugim terminie, od 1 sierpnia do 24 września.